Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, a to jest materiał taki krótki, nie, chociaż nawet nie wiem, czy on będzie krótki, moi drodzy. Ukończyłem przed chwilą kampanię Call of Duty Modern Warfare 2 2022 i powiem wam szczerze, że z jednej strony byłem nie do końca podekscytowany tą całą kampanią i tak dalej. Już od początek tak naprawdę pewnych trailerów sugerował, że że będzie tam Shepard. I powiem wam, skoro pojawił się Shepard, skoro pojawiła się Kompania Cieni, to ja wiedziałem, co się będzie szykowało i moi drodzy, miałem rację. I powiem tak, wbrew pozorom jest to do przewidzenia, aczkolwiek nie aż tak, jakbyśmy się tego tak naprawdę spodziewali. I powiem wam szczerze, że ja jestem mega zaskoczony tym, ponieważ z jednej strony grając kampanię, przechodząc pewną misję i no pewien przerywnik filmowy dał mi tutaj do myślenia, że coś jest nie tak, że skoro generał chciał zlikwidować pewnego gościa, natomiast w świetle prawa byłoby to wypowiedzeniem wojny i generałowi niezbyt się to podobało, to ja już wiedziałem, że coś jednak mimo wszystko jest na rzeczy. I no, że tak powiem, faktycznie te moje podejrzenia się bardzo szybko sprawdziły. Tak naprawdę godzina czy dwie i potem już tak naprawdę wiedziałem, co się pakuje. Moi drodzy, przejście kampanii zajęło mi... ile? Mamy w tej chwili godzinę 14:53. Zacząłem około 8, około 6 godzin, tak więc... no... nie, około 8, mamy niecałą 15. No, mniej więcej niecałe 7 godzin. Czy warto? Jeżeli ktoś, tak jak ja, lubi kampanię, a powiem wam, samej tylko i wyłącznie kampanii. Mamy tutaj 20... to jest tylko i wyłącznie kampania. Do dyspozycji mamy, moment, mamy łącznie na, w tej chwili 24 osiągnięcia i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć osiągnięć z trybu kooperacji, a pozostałe 18 to są z kampanii. Powiem wam, że jest sporo tutaj, naprawdę całkiem sporo osiągnięć takich, które jeśli się chce zrobić absolutnie wszystko, no to oczywiście można jak najbardziej postarać się zdobywać te wszystkie osiągnięcia. Call of Duty Modern Warfare 2 jest u mnie na liście, że tak powiem, do zrobienia, przynajmniej jeśli chodzi o osiągnięcia, na 100%. Ale moi drodzy, to jest tylko i wyłącznie materiał o kampanii, tak więc skupię się na kampanii. Słuchajcie, powiem tak. Jako że przeszedłem tak naprawdę tą kampanię na konsoli Xbox One S, to też powiem wam szczerze, co mnie mega zdziwiło, ale gra jest naprawdę bardzo dobrze zoptymalizowana. W przeciwieństwie do
nie wiem, do takiego Black Ops Color, które przechodziłem na premierę kampanię, powiem wam, że Black Ops Cold War było o wiele bardziej w samej kampanii zabugowane w przeciwieństwie do Modern Warfare 2 tegorocznego. I powiem wam, mimo wszystko, że owy tytuł jest robiony zarówno na te Xbox Series, jak i na Xbox One, zadziwiło mnie to, że gra chodzi tak mega płynnie, żadnych ścinek, słuchajcie, jeśli chodzi o grafikę i tak dalej. Owszem, były parę momenty, gdzie faktycznie wyglądało to źle, ale to, wiecie, zatrzymałem się tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć detale i tak dalej. Powiem wam, że pod tym względem ta gra Modern Warfare 2 tegoroczny bije na głowę szczegółowość w Black Ops Cold War, jak i Vanguard. Nawet pierwszy Modern Warfare również bije na głowę, jeśli chodzi o szczegółowość. I nie spotkałem się z żadnymi innymi, nie wiem, jakimiś spadkami klatek i tak dalej. Wszystko działa zajebiście płynnie. Ewentualnie jedną taką małą zwiechę miałem pomiędzy przejściem z tego filmu przerywnikowego do gry. I ona trwała może, nie wiem, tak z 5-6 sekund, że miałem faktycznie ten cały czarny ekran. Wszystko poza tym to było, ale to było gdzieś, nie wiem, w połowie gry, jakoś tak. I oprócz tego wszystko działa bardzo dobrze. Działa wręcz rewelacyjnie. W ogóle jestem zdziwiony, że Infinity Ward udało się taki tytuł sprawić, że hej, zobaczcie, ta gra nadal może wyglądać zajebiście na konsoli Xbox One. Nie wiem, jak to jest na PlayStation 4, ale powiem tak, zarówno na pewno będę chciał zobaczyć, jak wygląda Black Ops Cold War, jak wygląda Vanguard, i na pewno będę chciał zobaczyć, jak wygląda Modern Warfare 2 tegoroczny właśnie na konsoli Xbox Series X. Z racji tego, że są wersje międzygeneracyjne i tak dalej, ale powiem wam, tak czy siak, odpalę je i pierwsze co zrobię, przejdę kampanię. Potem może trochę multi i na pewno też będę chciał tryb zombie, jakiś tam trzeci tryb i tak dalej. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda na konsoli Xbox Series X. Taki jest plan, taki jest zamiar, ale to wiecie w przyszłości. Ale wracając, słuchajcie, moi drodzy, do samej kampanii, do historii. Cała historia dzieje się tak naprawdę 3 lata po wydarzeniach z pierwszej części Modern Warfare, gdzie mamy już drużynę, mamy ludzi zwerbowanych do tego 1-4-1, mamy też całkowicie nowe postacie, jak chociażby chyba porucznika Gravesa, który reprezentuje Kompanię Cieni, i co ciekawe, przez mniej więcej połowę gry Kompania Cieni to są nasi sojusznicy. Natomiast od połowy, no, jeżeli mamy Kompanię Cieni, mamy generała Shepherda, no to bardzo możemy się domyśleć, o co chodzi, ale powiem tak, wracają starzy znajomi, czyli wraca Soap, wraca Ghost, i to, co mnie niesamowicie uderzyło w tej kampanii, to dość duża więź pomiędzy tymi bohaterami. Są, powiem inaczej, jest jedna taka misja, gdzie musimy przedzierać się przez miasto, w trakcie której walczymy z pewną organizacją, i Ghost
który, no, z racji tego, że jest w pewien sposób bardziej, może nie tyle co doświadczony, ale jest sprawniejszy z tego względu, że we wcześniejszym przerywniku filmowym Soap został postrzelony i my, grając jako Soap, musimy się przedrzeć przez miasto, czy też właściwie jakiś obszar miasta, żeby dotrzeć do Ghosta, który znajduje się tam gdzieś w kościele. I pomiędzy, tak naprawdę można powiedzieć, że od tej misji między Soapem a Ghostem faktycznie czuć tą więź, że to nie jest tak jak w oryginalnej trylogii, gdzie mieliśmy Soapa, mieliśmy Ghosta, Price'a, była jakaś tam więź pomiędzy nimi, ale tutaj jest zupełnie inaczej, ponieważ w pierwotnej trylogii Soap był kapitanem, a tutaj Soap jest sierżantem. Więc jest to napisanie tak naprawdę tej historii na nowo. Że wzięli postacie, dopisali nową fabułę i to w moim odczuciu jest wręcz zajebiste. Co więcej, sama postać, można powiedzieć, może nie tyle co poboczna, ale również główna, czyli Alejandro Vargas. Czy na pewno Vargas? Nie, w tej akurat. Nie, dobra, akurat w tej chwili nie pamiętam. Chyba Alejandro właśnie Vargas nazywa się ten Meksykanin. I powiem wam, gościa mega polubiłem, bo bardzo podobnie jak ja, jest tak samo narwany, tak samo trochę szurnięty. I naprawdę jest to rzecz z jednej strony przyjemna, że widzi się też tak samo szurniętego typa jak ja, i powiem, momentalnie poczułem do niego sympatię. Trochę jest wnerwiający, jest w pewnych sytuacji jest mega wulgarny i nie dziwię mu się, ale powiem wam szczerze, że chyba gdybym był na jego miejscu, to zareagowałbym dokładnie tak samo. Dlatego jeśli chodzi o postać Alejandro, w skali od 1 do 10 daje mu kurwa 20. Gość je w mojej opinii przebija Ghosta, przebija Soapa, ale wiecie, to ze względu na tak naprawdę na to, że ma podobnie jak on, jest dokładnie ten sam cały, no jak to się nazywa, temperament i tak dalej. I moi drodzy, jest to po prostu genialne. Cała gra, mogę wam śmiało powiedzieć, że na pewno, oj, będzie co robić. Jest tutaj co robić. W ogóle sama gra waży 88 GB w porównaniu do Modern Warfare, które waży 192 czy tam 194 GB, co w moim odczuciu to jest po prostu żenada w chuj. Ale taka jest niestety cena z tego, że 100 GB waży sam Cold Warzone, a pozostałe 92 GB samo Modern Warfare. Można powiedzieć, że mamy dwie gry w jednej, tak naprawdę, no ale nie będę się o tym rozwodził. Moi drodzy, co jeśli chodzi o kampanię? Mogę powiedzieć wam tak, jeżeli zastanawiacie się, czy warto, ponieważ jako, że tutaj akcja dzieje się właśnie te 3 lata po wydarzeniach z pierwszego Modern Warfare, mamy tą drużynę, chociaż w sumie też nie zarysowałem za bardzo fabuły,
Powiem tak, faktycznie tutaj może nie tyle co walka przenosi się do Ameryki Południowej i walki z kartelami, jak to było, natomiast zostaje ten efekt walki z kartelem, konkretnie z jednym. I w ramach tego tak naprawdę ruszamy, no może nie tyle co na cały świat, ale jest tam taki moment, gdzie wracamy do Urzykistanu. I ja już wiedziałem, kogo tam spotkam. Jest tak naprawdę tylko i wyłącznie jedna misja, w której pojawia się Fara. A jako, że Fara występuje w trybie wieloosobowym, no to też z jednej strony nie wiem, nie widzę tutaj wytłumaczenia na to, jak mogłoby się to, nie wiem, potoczyć, czy też, nie wiem, jakkolwiek inaczej. Słuchajcie, jeśli chodzi o misję, bo to myślę, że też jest dość warte uwagi. Mamy tych misji łącznie 17. Poprzednie Modern Warfare misji miało chyba bodajże 16. I powiem wam, że jest pewna rzecz, którą w tej grze mogę tak naprawdę zarzucić. Mianowicie to, że na początku nie do końca jest wiadomo, dlaczego rzecz dzieje się te 3 lata po wydarzeniach z pierwszej części. Okej, mamy... Można już sobie, że tak powiem, dopowiedzieć, że mamy drużynę, która wykonuje zadania i tak dalej, i tak dalej. Ale kurwa, nie mniej, nie więcej tak naprawdę. Mamy tylko i wyłącznie do dyspozycji, jakby to nazwać. Raz. Niby jest coś, niby nie. Ciężko mi w sumie z jednej strony to też określić, ponieważ przez te 3 lata, tak naprawdę w tej historii, którą napisali scenarzyści czy też po prostu osoby odpowiedzialne za tą całą historię, można sobie naprawdę dopowiedzieć bardzo dużo. Z jednej strony na ich oficjalnym blogu mamy opisane, że tutaj rzecz dzieje się 3 lata, kiedy to są wspierani przez pewne strony. Mamy tutaj postać głównego przeciwnika, jakim jest Hasan, który zresztą pojawiał się znaczy się może nie tyle, co on jest głównym przeciwnikiem, ale jest takim punktem zapalnym. Tak, nie czuć tutaj tego, tak naprawdę w tej całej kampanii nie czułem jakiegoś większego zagrożenia z jego strony. Chociaż ostatnia misja tak naprawdę to faktycznie było coś takiego, że można było się z jednej strony o to pokłócić trochę. I powiem tak, czy warto w ogóle kupować grę na samą kampanię? Z jednej strony, jeżeli szukamy akcyjniaka, to moim zdaniem lepszej gry, czy też no lepszej odsłony właśnie takiego akcyjniaka raczej nie będzie, z racji tego, że mamy tutaj spektakl, dobrze wyreżyserowany spektakl, który ogląda się tak naprawdę może nie tyle co się gra, ale ogląda się go. Kampanię ogólnie Call of Duty można podzielić na
że tak powiem, dwie części. Z jednej strony można podzielić to jako interaktywny film, natomiast z drugiej podzieliłbym to jako taką grę interaktywną. Chociaż w sumie może nawet film interaktywny to jest tutaj nawet dość trafne określenie, ponieważ kąty kamery czasami się w przerywnikach filmowych zmieniają z racji tego, żeby utrzymać całe tempo akcji. Czasem ta kamera skupia się wokół bohaterów i nie ma jak przy przyładowaniu misji, co prawda w niektórych tylko przerywnikach, że ta kamera podąża za postaciami i finalnie trafiamy tak jakby do głowy naszej postaci, którą kierujemy. I to jest fajne. To jest naprawdę całkiem spoko zabieg. Wracają, jak też powiedziałem, tak naprawdę na jedną misję dwie postacie, czyli wraca Mikołaj i wraca Fara. Ale w jakiej konkretnej misji, tego wam nie powiem, nie zdradzę. Aczkolwiek to jest misja 10. I tak naprawdę poza tą jedną misją, która dzieje się właśnie w Urzikistanie, nie ma tak naprawdę nic. Ci ludzie się nie pokazują. Część misji rozgrywa się w Meksyku. Część, chociaż może nie tyle co część, ale zdecydowana większość dzieje się w Meksyku. Mamy niektóre misje, które dzieją się w chociażby Zatoce Meksykańskiej. Mamy też misję, która dzieje się w dwie misje, które właściwie dzieją się w Amsterdamie. I chyba bodajże dwie albo trzy misje, które dzieją się w Zjednoczonej Republice Adalii. I jeśli się mnie zapytacie, tak, to są totalnie fikcyjne państwa. No, ewentualnie czas trafiamy też do Hiszpanii, trafiamy też do, właśnie do Zatoki Meksykańskiej, do USA i tak dalej. Natomiast koniec końców, na przykład takie państwa jak Urzikistan, czy chociażby Zjednoczona Republika Adali, to są państwa fikcyjne. Natomiast w duża część całej gry, tak naprawdę jeśli chodzi o te wszystkie 17 misji, to mniej więcej powiedziałbym, że około 10 misji to jest Meksyk. Tak więc ponad połowa gry dzieje się w Meksyku. Czy to dobrze, czy to źle, decyzja tak należy, naprawdę zależy od nas samych. Ale powiem też tak, że jest pewien moment w całej kampanii, gdzie rzecz dzieje się tak naprawdę, chociaż bardziej jest to film. A owy film nazywa się Większa ryba oraz posiłek na pokładzie. Czyli konkretnie dwa filmy. I mając film Większa ryba, może powiem tak. Z jednej strony, jak tylko usłyszałem słowo ultranacjonaliści, to już wiedziałem, o kogo może mniej więcej chodzić. I tą postacią, tym prawdopodobnie przeciwnikiem w kolejnej odsłonie, będzie postać znana ze starej trylogii, którego imię jest takie samo jak dzisiejszego prezydenta Rosji, którego nazwisko jest na M. I jest pewien taki pistolet,
w pierwszym Black Opsie, który rozpoczyna się na literę M, ale tak więc może wam to podpowiem, taka podpowiedź, kogo możemy się spodziewać w owym kolejnej odsłonie serii od Infinity World, na którą powiem tak. Czekam, zobaczymy jak długo to będzie i ile to potrwa, czekanie na kolejną część. Mam nadzieję, że w miarę szybko, że naprawdę bardzo szybko otrzymamy kolejną część Koda od Infinity World, ponieważ ja na kampanię czekam. Ale pytanie brzmi, czy zobaczymy kolejną część, czy też właściwie zalążek kolejnej kampanii w dodatku do owej gry, ponieważ tak. Rosjanie. Shepard. Cienie. No. Jest co robić. Jest co robić i powiem wam, jest dość zabawnie, jeśli chodzi o kampanię. Jak kamień wodny. Znajdziemy go. Mamy grubsze ryby. Ale, no właśnie. Znalazłam parę haków na Rosjan. Brudna robota. Koniec. Nie, bynajmniej. Mają kogoś nowego. Kogo? Proszę Państwa, czy macie swoje typy na literę M z poprzedniej trylogii? Tak. Macie kogoś? Tak, moi drodzy, Makarow powraca, a właściwie czy też powróci, chociaż z jednej strony pytanie brzmi, czy czasem Treyarch czegoś, nie wiem, na przykład, nie wymyśli, jak to było, jak to ma miejsce w Black Ops Cold War, gdzie w pewnej misji w siedzibie głównej KGB na Łubiance wcielają się w postać Belikowa. Trafiamy na Zachajewa? Ale kto wie, to tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Ale właśnie, skoro pojawia się Makarow, to pytanie brzmi, czy pojawi się i wróci także stary znajomy, ale inny stary znajomy, nie Nikołaj, nie Fara, tylko jeszcze jeden, na literę K. Ale mogę powiedzieć, mogę wam zaspoilerować, że tak powiem, haha, spoiler kurwa. Tym spoilerem jest to, że będzie misja, która, no, sam tytuł, a właściwie pewna wiadomość na telefonie to sugeruje w ostatnim filmie, który nazywa się Posiłek na pokładzie. Mamy tam, moi drodzy, jedną rzecz. Jedną rzecz, jaką jest wiadomość o dwóch słowach. Nurasiam. I tym oto enigmatycznym zdaniem zakończę ten materiał. Zbiorę się za przesyłanie. Trochę taki chaotyczny, że tak powiem, ten film wyszedł, ale wiecie, to są takie pierwsze wrażenia po tym, jak
No, przeszedłem kampanię, chwilę po kampanii, nagrane. Zobaczymy, co będzie dalej. Moi drodzy, ja osobiście czekam na kolejną odsłonę serii. Czekam również na wersję premierową. Zobaczymy, co to będzie. I na pewno też mogę wam powiedzieć, że będzie się działo. No, dziać po prostu się będzie. Ale jak zobaczymy. Niemniej, jeśli chodzi o Modern Warfare 2, to nie jest koniec materiałów. To też nie jest, no cóż, to też nie jest początek. Ale wiem, że będzie co robić. Będzie co robić, a kto wie, co nagrywać, również będzie. To tyle. Dzięki serdecznie za uwagę, za obejrzenie, za wysłuchanie. No i cóż, czekajcie na informacje o Makarowie. Tyle. Trzymajcie się. Pa, pa. A tak swoją drogą, to chyba przydałoby się na kanale taka jebitna seria. Tylko z kampanii. Z Call of Duty. Co nie? Dajcie znać. Czy byście taką zajebiście gigantyczną, kurwa, serię tylko i wyłącznie z kampanii na kanale byście chcieli. Tak, wiecie, patrzę się na okno, żeby dać do zrozumienia, że może to gdzieś tam daleko być. Taka, wiecie, aluzja. Ale chuj z aluzjami. Dajcie znać, czy byście chcieli taką właśnie wersję, może nie tyle co wersję, ale taką serię w pizdu długą, która by się ciągnęła nie wiem ile, przez nie wiem ile czasu. Zobaczymy. Moi drodzy, tyle. Dzięki serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pa, pa.